Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ze zdumieniem, powiem szczerze, słuchałem tutaj wypowiedzi szczególnie posłów z PSL-u, którzy w taki sposób cukierkowaty chwalili tą prezydencję, że tu się spotkano, że nawet nas jakiś europoseł niemiecki pochwalił. Ja mam pytanie tutaj do strony rządowej. Co państwo konkretnie dla Polski wywalczyli? Ale poseł z PSL-u powiedział, że czas prezydencji to nie jest czasem walki dla Polski, tylko dla Europy. A może państwo udaliby się na lekcje do Niemiec, do Francji? Przecież wiemy, co te kraje w czasie swoich prezydencji właśnie dla swoich krajów, a nie dla Europy załatwiły. I mam pytanie do strony rządowej. Kiedy konkretnie państwo zawalczą o to, aby polski rolnik był tak samo wspomagany przez Unię Europejską, jak rolnik niemiecki? Czy państwo zamierzają cokolwiek zrobić w kwestii pakietu klimatycznego?